Dzień dobry, moi drodzy. Witam was. Pasieka. Połowa maja. Początek wiosny. Wielkanoc. Jak spojrzycie wokół, spójrzcie. Kwitnąca śliwka. Kwitnąca śliwka. Powietrze zimne. 10 stopni pokazuje termometr. Śliwka się rozwija. Spójrzcie, jakie to piękne kwiecie. Jak spojrzycie, widać wyraźnie, pszczołowie rozpoczynają swoją pracę. Wylatują niechętnie z ula, bo jest bardzo zimno, ale zbierają nektar i biały pyłek dosyć intensywnie. Przy takiej chłodnej pogodzie, słonecznej, bardzo intensywnie rozwijają się rodziny pszczele, też mają zapach, też zapas pyłkowego chleba. Jak spojrzymy jeszcze w bok, cofnę się, widzimy u góry i tu po lewej stronie wiechy kwitnących jesionów, tak, jesion kwitnie. Jesion też daje nektar. Te jesiony tutaj są dosyć mocno podsuszone. W tym rejonie są, w ogóle mamy kłopoty z wodą na naszej pięknej planecie, przynajmniej w Polsce. Przed nami kwitnący jesion. Proszę spojrzeć na jego wiechy. Przepięknie kwitnące gałązki. To jest kwiatek jesionu. Oby tak dalej.